Rozmowa dnia. Przy mikrofonie Michał Jędryka. Dzień dobry. A naszym rozmówcą jest wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Jarosław Gowin. Witam, panie dyrektorze. Rozmawiamy chwilę przed rozpoczęciem Gali Nauki Polskiej w Toruniu, w Jordankach. Panie premierze, w jakiej kondycji jest nauka polska? Czy można to jakoś scharakteryzować, biorąc pod uwagę pozycję Polski w Europie, w świecie? Czy jest to proporcjonalne do tej pozycji, do wielkości naszego kraju? No, na pewno nie jest w tak dobrej kondycji jak za czasów Mikołaja Kopernika, ku czci którego w dniu jego urodzin organizujemy po raz pierwszy Święto Nauki Polskiej. Ale jeżeli wziąć pod uwagę potencjał gospodarczy, potencjał naukowy, to nie jest tak źle, dlatego że pod względem potencjału gospodarczego jesteśmy w czwartej dziesiątce, pod względem potencjału naukowego gdzieś około miejsca 20 na świecie. Nie zmienia to faktu, że na pewno polskie uczelnie w światowych rankingach powinny stać wyżej, powinniśmy mieć więcej międzynarodowych grantów, polskie publikacje naukowe, książki, artykuły częściej powinny się ukazywać w prestiżowych wydawnictwach czy czasopismach. Temu wszystkiemu służy właśnie nowa ustawa, która w październiku 2018 roku, po 3 latach dialogu ze środowiskiem akademickim, weszła w życie. Właśnie, minął ponad rok, mamy luty następnego roku akademickiego. Jak pan ocenia tę ustawę? W kontekście również tego, że były protesty, zwłaszcza z środowisk humanistycznych, które obawiały się, że te badania będą niedocenione. No, także tutaj w Toruniu takie protesty się odbywały. One miały, no, zgódźmy się, dosyć kameralny charakter, a dzisiaj widać, że ta kameralność nie brała się z niczego, że te obawy były po prostu bezpodstawne. Polskie uczelnie bardzo dobrze weszły w realizację tych nowych, bardzo ambitnych zadań, bo ustawa z jednej strony zwiększa autonomię uczelni, a z drugiej strony mówi uczelniom, że teraz jest pora na ostry marsz do góry. Część uczelni na taki marsz już się zdecydowała, w tym Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który uzyskał niezwykle prestiżowy status tak zwanej uczelni badawczej, jako jedna z 10 polskich najlepszych uczelni. No, inne uczelnie jeszcze tam gdzieś trochę liczą na to, że będzie tak, jak będzie, tak będzie tak, jak było, ale ani w sądownictwie nie będzie tak, jak było, ani w nauce nie będzie tak, jak było. O sądownictwo jeszcze pana premiera za moment zapytam, ale jeszcze zapytam o uczelnie, bo te obawy, które dotyczyły nowej ustawy, dotyczyły również wielkiej władzy rektora, którą ma po wejściu w życie tej ustawy, a jednocześnie teraz pan proponuje nowelizację tej ustawy w kierunku takim, żeby strzec wolności słowa na tych uczelniach. Jestem zdeklarowanym zwolennikiem takiego silnego przywództwa na uczelniach. Ja od kilkudziesięciu lat kieruję różnymi instytucjami. Wiem, że rozwijać się, dobrze funkcjonować mogą tylko instytucje, gdzie jest silne przywództwo. To jest osobna sprawa. To jest kwestia wolności akademickiej. Rzeczywiście, i mówię to z wielkim ubolewaniem, na części polskich uczelniach, no, na niektórych polskich uczelniach, zaczynają się pojawiać takie tendencje do tego, żeby ograniczać wolność wykładania, wolność badań naukowych, na ogół naukowcom reprezentującym taki bardziej konserwatywny czy bardziej chrześcijański stosunek do rzeczywistości. Dopóki ja jestem ministrem, dopóki rządzi Zjednoczona Prawica, nie będzie zgody na jakiekolwiek formy ograniczania wolności akademickiej, czy to dla zwolenników jednych poglądów, czy dla zwolenników przeciwstawnych poglądów. Uczelnie są miejscem, gdzie naukowe, podkreślam, naukowe poglądy powinny się ścierać w atmosferze całkowitej wolności. Kłopoty miał też tutejszy profesor Aleksander Nalaskowski, nasz felietonista zresztą. Skończyło się to umorzeniem postępowania. Jest pan zadowolony z takiego zakończenia Jestem sprawy? Zadowolony. Uważam, że niepotrzebnie ta sprawa trafiła w ogóle do rzecznika dyscyplinarnego, ale cieszę się, że zakończyła się, no, zgodnie z tym, co dyktuje zdrowy rozsądek. Panie premierze, od kilku dni toczy się spór o tak zwaną opłatę abonamentową w wysokości 2 miliardów złotych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Co pan o tym sądzi? Bo można by różne rozwiązania przyjmować. Można by na przykład powiedzieć, że likwidujemy jakiś uniwersytet i przekazujemy pieniądze na onkologię. Właśnie jestem zasmucony
skalą hipokryzji opozycji, bo przecież pod rządami Zjednoczonej Prawicy nakłady na służbę zdrowia, a także na onkologię wzrosły zdecydowanie. Jeżeli chodzi o całą służbę zdrowia, to o kilkadziesiąt miliardów złotych. Jeżeli chodzi o onkologię, to podwoiliśmy nakłady od czasów rządów koalicji Platforma PSL. Przykre jest to, że chorzy, i to na tę potwornie groźną chorobę, jaką jest choroba nowotworowa, są kartą przetargową w walce politycznej, służą opozycji do tego, żeby uderzać w pana prezydenta Dudę. Panie premierze, na koniec zapytam o sprawę sądownictwa, bo ta sprawa doprowadziła do pewnego klinczu. Jedna strona mówi ani kroku dalej, druga strona mówi ani kroku wstecz. Czy widzi pan jakieś wyjście z tej sytuacji, bo apelował pan również dzisiaj, również wczoraj o pewną kulturę debaty politycznej. Czy widać możliwość takiego pojednawczego wyjścia z tej sytuacji, czy raczej będzie tutaj konieczne jakieś rozwiązanie siłowe? W żadnym przypadku siłowe, zawsze dialog, bo tylko w dialogu, w rozmowie Polaków z Polakami można ucierać, wypracowywać rozwiązania, które sprzyjają dobremu rozwojowi naszego kraju. Reformy sądownictwa są niezbędne, tak jak niezbędna była ta ostatnia ustawa, bo żadne państwo nie może tolerować sytuacji, w której jeden sędzia kwestionuje legalność wyboru innego sędziego. Żadne państwo nie może tolerować sytuacji, w której część sędziów Sądu Najwyższego próbuje uniemożliwić wybór nowego pierwszego prezesa. I w tych dwóch sprawach nie możemy się cofnąć ani o milimetr. Natomiast w innych sprawach ja widzę pole kompromisu i mam nadzieję, że po zwycięskich wyborach, zwycięskich dla Andrzeja Dudy, pod patronatem pana prezydenta, rozpoczniemy pracę nad takimi kompromisowymi rozwiązaniami. A jak taki kompromis mógłby wyglądać? Jak mogłoby do niego dojść? Chociażby jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, jest rzeczą dla mnie bezdyskusyjną, że Polacy nie mogą się dzielić na równych i równiejszych, tymi równiejszymi byliby sędziowie, którzy by nie podlegali żadnym sankcjom dyscyplinarnym. Izba Dyscyplinarna jest konieczna, natomiast można się zastanowić nad szczegółowymi rozwiązaniami, nad tym, czy na przykład sędziowie pracujący w tej izbie rzeczywiście powinni mieć o 40% wyższe wynagrodzenie niż pozostali sędziowie, nad tym, czy uprawnienia prezesa Izby Dyscyplinarnej powinny być tak jak obecnie większe niż prezesów innych izb. Tutaj jest pole do racjonalnej rozmowy. Panie premierze, na zakończenie, czego chciałby pan życzyć pracownikom polskich uczelni, profesorom, również profesorom prawa w kontekście tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, z okazji tego Dnia Nauki Polskiej? Chciałbym życzyć takiej pasji poznawczej i pasji wychowawczej, bo zajmują się rzeczami najwspanialszymi na świecie, bezinteresownym poszukiwaniem prawdy i kształtowaniem młodego pokolenia, które jest największym bogactwem Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym rozmówcą był wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia.